Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Dyrekcji Muzeum Warmii i Mazur oraz Towarzystwa Naukowego Prutenia na wykładzie z cyklu Warsztaty Bałtyjskie. Gościem dzisiejszego spotkania jest dr Mirosław Hoffman. Powitajmy pana doktora. Temat dzisiejszego wykładu brzmi Baby pruskie, czyli niegenderowa opowieść o kamiennych, prawdziwych facetach. Ja może jeszcze krótko przedstawię pana doktora. Jest oczywiście zapewne bardzo znanym i archeologiem, kustoszem dyplomowanym w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz oczywiście pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadził liczne wykopaliska, przede wszystkim na obszarze Warmii i Mazur, a także po Morzu Wschodnim i ziemi chełmińskiej oraz badania weryfikacyjno-powierzchniowe w północno-wschodniej Polsce i obwodzie kaliningradzkim. Autor około 150 publikacji, w tym 4 książek dotyczących głównie zagadnień epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, obszarów zachodnio-bałtyjskich oraz historii archeologii Rus Wschodnich i Pomorza. Zapraszam Państwa do wysłuchania teraz prelekcji. Witam Państwa. Jak tytuł głosi, tematem mojego wystąpienia będą baby pruskie. Baby pruskie, szczególna kategoria zabytków występująca na terytoriach pruskich, a więc na obszarze między Dolną Wisłą, a Dolnym i Środkowym Niemnem. Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz, że pojęcie baby pruskie, które w ogóle pojęcie na figury antropomorficzne, pojęcie baby zaczęło być powszechne w XIX wieku i przeniesione zostało na grunt języka polskiego. Języków turecko-tatarskich, bowiem pojęcie bałbał jest to rzeczownik określający antropomorficzne posągi, które na obszarach turecko-tatarskich, czyli na terenie Wielkiego Stepu, te posągi ustawiane były najczęściej jako pomniki komemoratywne, a więc wyobrażenia jakichś znaczących, ważnych mężczyzn, których fizycznie można było w grobie pochować. Zatem były to niejako takie przedstawienia symboliczne tych mężczyzn, aczkolwiek przekaz jednego księcia, o czym wspomnę na koniec, księcia Chiwy, głosi, że ustawiane były również na grobach ludzi, którzy spoczywali w tych pochówkach. Generalnie na obszarze środkowej i zachodniej Europy w okresie wczesnego średniowiecza, a więc w czasie mniej więcej od VII do XI-XII wieku, tych posągów nie ma dużo. Są pojedyncze egzemplarze, na przykład z miejscowości Altkirchen na Rugi. Natomiast Prusy Wschodnie są rejonem, obszar pruski jest rejonem największej ich koncentracji. Mianowicie odnotowano ich łącznie 23 w 3 skupieniach. Największa koncentracja to jest rejon Susza i Lubawy. Drugi pod względem nasycenia posągami kamiennymi to jest rejon terytorium plemiennego Barcji, a więc obszar dzisiejszego Kętrzyna, częściowo Górowa i Ławeckiego i Bartoszyc. I trzeci region koncentracji, który można wiązać z Galindami, to jest obszar okolicy Pisza, Orzysza i Ełku. Zaznaczyć tu trzeba, że posągi te występowały nie tylko w dobie wczesnego średniowiecza, ale również w czasach dużo, dużo wcześniejszych, mianowicie w dobie tak zwanego eneolitu. Jest to czas mniej więcej przełomu trzeciego i drugiego tysiąclecia
przed Chrystusem, kiedy następuje schyłek młodszej epoki kamienia i pojawia się zwiastun epoki metali, czyli epoki brązu, który na obszarze basenu Morza Śródziemnego nazywany jest, nazwijmy to, okresem miedziowym, czyli z grecka chalkolitem, prawda? I w tym czasie jest to też czas formowania się ludów indoeuropejskich, związanych przede wszystkim z kulturą ceramiki sznurowej i potem z kulturą kucharów dzwonowatych, zwanych też kulturą łuczników, ponieważ była to ludność, która emigrowała, byli to koczownicy. W zasadzie punktowo na różnych obszarach Europy, ale z koncentracją w kilku miejscach. Tu widzicie Państwo rejony tej koncentracji. Też stepy nadczarnomorskie. Również Sycylia, obszary bułgarskie, a także Brytania, częściowo Normandia. Spotyka się posągi i inne kamienne wyobrażenia postaci ludzkich, związane z całkiem innym cyklem kulturowym. Przy czym dla tego czasu mamy ewidentne dowody, że posągi te wiązane były z obrządkiem pogrzebowym. Tu mam te kilka obrazków udostępnionych dzięki uprzejmości kolegi doktora Jarosława Sobieraja. I tu do tezy antyteza. Czy wszystkie posągi, czy te baby kamienne rzeczywiście były tylko mężczyznami, facetami? Zdania badaczy są podzielone, między innymi zdania badaczy rosyjskich, ukraińskich, którzy w tym posągu z tyłu, jak widzicie Państwo z dobrej nauki, dopatrują się tu atrybutów kobiecości. Mamy inny posąg, Saint-Sorne we Francji, jest po drodze na rynku. Tutaj są, to jest też podzielone, ponieważ niektórzy badacze, a jeszcze jedną uwagę, posągi z naszego kraju, jak Państwo zobaczycie, są to figury bardzo masywne, wynika to z surowca, ponieważ są, a nie słychać? Przepraszam. Nie jestem słyszalny. Teraz tak. Ponieważ te nasze są wykonane z bardzo trudnej do obróbki skału, z twardego granitu przede wszystkim, bądź granito gnejsu, granitoidu i tak dalej. Natomiast posągi tamte są przede wszystkim z łatwiejszego do obróbki bazaltu, ale nie tylko. Stąd te wyobrażenia są być może bardziej takie szczegółowe. I tu teraz mamy też posąg. Tu badacze są, że tak powiem, rozbieżni w swoich poglądach. Mianowicie z jednej strony widzimy tu teoretycznie atrybuty kobiecości, ale z kolei niektórzy inni badacze w tym elemencie, który moim zdaniem może być prototypem krawata, widzą tu element przedstawienia falicznego w pozie wojskowej na baczność, jak Państwo widzicie, lub jak doktor Adam Walusz głosił, w pozie zakładającej erekcji. Są też wyobrażenia z bardziej wyrazistymi palusami, ale żeby nie się zgorszenia, te fotografie sobie tu pominąłem. Oczywiście widzimy tu inne elementy typu pas, jakieś pewnie odwzorowanie, nie wiadomo czy kończyn, czy końcówek pasa. I przykład sepulkralnego wykorzystania takich kamieni na pisarni. Jak Państwo wspominałem, epoka na Mazowieckim Skalnym basenie też można się naciągnąć z greckiego dwaru, czyli z epoką miedzi. Dzisiaj Państwo kamienie z tego dolmenu, a przepraszam. Jednak tak będę chodził, lubię wędrować. Z tego megalitu. I tu Państwo, może to zdjęcie nie jest zbyt wrażliwe, ale proszę zwrócić uwagę. Tu są elementy pasa, elementy jakiegoś pancerza, czy jak to zwał, elementy ozdób, w tym wypadku naszyjnika, który
już niewątpliwie w owym czasie musiały być wykonane z brązu. Mamy z tego samego stanowiska, to jest kanton Valais, w pobliżu stolicy tego kantonu Sionu, inny dolmen z tej nekropolii, już po rekonstrukcji. I proszę zwrócić uwagę, że te kamienie antropoformy przedstawiające wyobrażenia ludzkie występowały nie tylko w dolmenach, czyli w grobach dużych, masowych, ale również w pojedynczych takich grobowych skrzyniach kamiennych, bo to jest wierna rekonstrukcja tego. Przechodzimy do naszego ogródka, gdzie te baby pruskie, postaram się może nie udowodnić, ale zaakcentować, że jednak były mężczyznami. To jest najbardziej chyba rozpropagowana dzięki ostatnim akcjom promocyjnym w Olsztynie baba z miejscowości Barciany, która pierwotnie ustawiona była w założeniu parkowym przed pałacem w Barcianach. Od końca lat 40. przewieziona przez wczesnego dyrektora Muzeum Mazurskiego Hieronima Skłupskiego do Olsztyna i ustawiona na dziedzińcu. I tu są takie dość typowe atrybuty dla tych posągów z naszych ziem. Mianowicie przede wszystkim róg, od zarania dziejów chyba symbolizujący pomyślność, obfitość, dobro, powodzenie. I coś, co zdaniem badacza z Węgorzewa, Jerzego Marka Łapo, on widzi w tym szczyt, czyli rodzaj takiej prostokątnej tarczy. Drugi z posągów, który jako pierwszy z wszystkich posągów został wymieniony w literaturze, mianowicie w 1706 roku w kronice miasta Bartoszyce, znajduje się obecnie wraz z innym posągiem z tego miasta na skwerze przy ulicy Bohaterów Warszawy. Też takie typowe, jak Państwo widzicie, atrybuty w tym momencie, ten róg do picia, mniej lub bardziej dokładne wyobrażenia twarzy, ale jest to jedyny posąg, który ma taki jakby szpiczasty hełm. Dlatego sama idea tych posągów wywodzona była ze stepów nadczarnomorskich, w ogóle ze strefy wielkiego stepu ciągnącego się aż po góry Altaj. Ponieważ w XVIII wieku tam naliczono około 70 tysięcy takich posągów, z których większość została zniszczona, ale niektóre jeszcze znajdują się w muzeach bądź w jakichś placach nauki, a inni w innych krajach południowej strefy byłego Związku Sowieckiego. Ciekawostką jest, że ten posąg, on wielokrotnie w obrębie Bartoszyc zmieniał swoje położenie, ale on doczekał się swoistej kanonizacji, proszę Państwa. Mianowicie w roku 1769 ustawiony został przed ratuszem na rynku w Bartoszycach. Wówczas dowódcą regimentu piechoty był generał hrabia Friedrich von Anhalt. Nie można powiedzieć, że był to człowiek ograniczony, ponieważ był uczniem Woltera, tego słynnego Woltera, ale miał jakąś taką wizję, ideę fix na punkcie tych posągów, ponieważ uznał, że ten posąg, którego on nazwał, opisał to zresztą na tyłach, na rewersie posągu, w dwóch językach, święty Bartłomiej, Hagios Bartolomajos, i drugi napis w języku hebrajskim, tego już nie zacytuję, bo nie znam języka, i uznał, że jest to zwiastun chrześcijaństwa u Prusów. I w związku z tym naruszył, że tak powiem, cielesność tej baby, nie pierwszej baby, dwudziestu kilku, mianowicie polecił w trzech miejscach
wykonanie otworów, a służyły one do zainstalowania aureoli ze złotej blachy. I zrobiono z tym posągiem taki pochód po rynku. Potem z kolei posąg trafił na wzgórze zamkowe, grodzisko pruskie, które się znajduje na północ od Łyny, w obrębie samych Bartoszyc. I dzięki temu został on uwieczniony w 1826 roku przez inwentaryzatora grodzisk pruskich, porucznika z Torunia Johana Michaela Gizego, który robiąc szkic grodziska, osobny rysunek poświęcił posągowi. Potem z kolei nie wiadomo jakimi dziejami losów, być może ze względu na ten napis w języku hebrajskim, posąg, mówiąc kolokwialnie, wylądował na cmentarzu żydowskim w Bartoszycach. Obecnie, jak mówiłem, jest przy ulicy, na skwerze przy ulicy Bohaterów Warszawy. I to jest rysunkowe wyobrażenie drugiego posągu, fotografia również, zwanego Guste Balde. Ten Guste Balde, ten posąg nazwał również rzeczony hrabia von Anhalt. Natomiast rycina tychże jest takiego bardzo, bardzo dobrego opracowania, pierwszego, chyba pierwszej historii Bartoszyc, pastora miejscowego Józefa Benisza, który książka się nazywała Versuchgeschichte der Stadt Bartenstein, ale tu warto zwrócić uwagę, że pierwotnie, bo potem jeszcze oba posągi znalazły się przed kościołem, pierwotnie tą Guste Balde, nazwaną tak Guste Balde, czyli Gustel z lasu, mityczna córka króla pruskiego Widewuta, tak on to nazwał. A pierwotnie, to znaczy nie pierwotnie, wtórnie oczywiście, Guste Balda tkwiła w tym postumencie. To jest takie dość proste przedstawienie misy chrzcielnej, kamiennej misy chrzcielnej. Tu mamy kolejny posąg z miejscowości Elanowka. To jest kilka kilometrów na północ od naszej granicy, na wysokości mniej więcej Głowa Iławeckiego. On nosił nazwę Faul Mädchen, czyli gnuśna dziewczyna, i wedle wiedzy ludowej, podań wiejskich, miała to być zaklęta w kamień przez swoją matkę, bardzo leniwa dziewczyna z miejscowości Skerwiten, dlatego ten posąg w literaturze niemieckiej nazywał się Faul Mädchen aus Skerwiten. Ciekawy jest kontekst tego odkrycia, mianowicie pierwotnie, znaczy nie wiadomo czy pierwotnie, ale znajdowała się ono obok miejsca, które zwane było Sündenanger, zatem dziedziniec, miejsce grzechu, prawda? A całkiem niedaleko był taki ewidentny Opfersztajn, kamień ofiarny, kamień wgłębiony, gdzie Prusowie najpewniej dokonywali jakichś obrzędów. Tu jest nowy element plastyczny, niespotykany na wcześniejszych posągach, mianowicie koło symbolizujące najczęściej symbole solarne, symbole słoneczne. Kolejne posągi z tego skupienia koło Bartoszyc. Obie figury Państwo możecie zobaczyć koło muru kurtynowego naszego dziedzińca od wewnątrz. To jest oczywiście, mówiąc językiem kolokwialnym, podruba dokonana gdzieś pewnie pod koniec XVII, na początku XVIII wieku. Stylizacja na epokę, ten wysoki kołnierz, mniej więcej czasy napoleońskie, zresztą nie tylko Napoleończycy mieli podobne uniformy. I tu inny posąg z miejscowości Munisko, też o ciekawej historii, mianowicie on odnotowany został mniej więcej w połowie XIX wieku, kiedy
już miał wtórne przeznaczenie funkcjonalne, mianowicie przed dworkiem w Młynisku. Ustawiony był przy podjeździe i służył jako kołpak do przywiązywania koni. Tu jak Państwo zobaczycie, ten element to jest widoczne na dziedzińcu w tym posągu. To jest metalowa, wprowadzona w głowę posągu sztaba, gdzie wiązano konie. Natomiast oba posągi trafiły pod koniec lat 60. Przywiezione zostały przez panią Włodzimierę Ziemińsko-Dojową, wczesnego szefa działu archeologii Muzeum Warmii Mazur w Olsztynie. Tu są napisy oznaczające pewnie jakąś datę. Przy czym przy dokładnym przyjrzeniu się ewidentnie widać, że to jest rzeźba wtórna, również kopia, ale stylizowana na posąg pruski bardziej niż ten żołnierz napoleoński, prawda? Tu przechodzimy teraz do tego rejonu Ełk, Orzysz, Pisz. Posąg z Jelitek, w którym niektórzy badacze dopatrywali się falicznego kształtu, znajduje się obecnie w muzeum w Kaliningradzie, a do Prusja Muzeum w Królestwie trafił w 1876. Przekazany przez właściciela majątku Szajnda, ówczesnego majątku Jelitkę. Następny, który został naruszony, mianowicie Rosjanie dla celów ekspozycyjnych, mając kłopoty chyba z umieszczeniem go w pozycji pionowej, bo jak Państwo widzicie, jest spiczasty. Od spodu wywiercili taki solidny otwór. Włożyli tam masywny metalowy pręt i osadzili to na takiej, nie boję się użyć sformułowania, ale powiem w cudzysłowie, chamskiej betonowej trelince. I tak to eksponują. My zamówiliśmy, jak pod koniec lat 80. zamówiłem kopię. Kopię wykonali bardzo wierno. Trelinkę też wiernie oddali. Teraz przy wystawach maskujemy to w jakiś sposób, bo bez trelinki wygląda po prostu lepiej. Ciekawa jest również historia posągu z miejscowości Piętki. On pierwotnie znajdował się na Polnej Miedzy, czyli najpewniej we wtórnym również położeniu. Natomiast w roku 1838 trafił na cmentarz. Wiązało się to ze smutnym faktem, mianowicie w tymże roku w wiejskim stawie utopił się młody chłopiec i nie znamy bliższych szczegółów. Przy pogrzebie chłopca ustawiono tą figurę kamienną, którą znalazł, zidentyfikował w terenie w roku 1926 społeczny opiekun z zabytków archeologicznych na powiat Ełk, Adolf Pogoda. I on do kilku informacji jeszcze dotarł. Natomiast zastanawiał się, dlaczego posąg został ustawiony na cmentarzu. Tu się też się również zastanawiałem i kolega Marek Pacholec zwrócił uwagę, że bryła tego posągu kojarzy się z cmentarnymi aniołami żałobnymi. I rzeczywiście wydaje się, że w tym pomyśle kolegi Pacholca może być prawda. W sierpniu roku poprzedniego, 2014, z kolegami, koleżankami z Towarzystwa Naukowego Prutenia byliśmy odnaleźć ten posąg bezskutecznie. Pojedziemy jeszcze raz, być może gdzieś się zapadł w ziemię, po prostu poszycie tam, na tym małym cmentarzu wiejskim jest tak gęste, że trzeba by wszystko chyba wykosić, albo w takim właśnie okresie, jak teraz pojechać. No jest tam jeszcze kilka mogił. Krzyże żelazne, ale przede wszystkim stele kamienne. Przez moment nawet się zastanawiałem, czy
ta stella, ona jest bardzo podobna do tej części. Zastanawiałem się, czy ten posąg nie został tu w jakiś sposób obcięty, ale nie ma żadnych śladów. Oczywiście większość nazwisk pochówki są jeszcze ze schyłku XVIII wieku i z początku XIX. Większość nazwisk jest polsko brzmiących, mazurskich, że tak powiem. Tu przejdziemy do posągów, które znajdują się w tym skupieniu. Nazwijmy to Susko-Lubawskim. Posąg zwany bluźnierco jest bardzo ciekawy, ponieważ jest to najbardziej masywny z tych wszystkich posągów. Poza tym ma tu dodatkowe elementy. Coś pewnie, co jest naszyjnikiem. Oczywiście ten róg do picia. Tu nie bardzo widoczne z boku. Takie bardzo schematyczne wyobrażenia dwóch sylwetek małych, a więc sylwetek pewnie dziecięcych. Można by powiedzieć, że jest to jedyna baba z dziećmi, ale upieram się jednak, że byli to mężczyźni. Ona była też wtórnie ustawiona, mianowicie ustawiona była na kopcu, który zwany był Kanienbergsiend, przepraszam, czyli Góra Górka Trubicza, a pierwotnie ten kopiec był kopcem granicznym. Posąg jako element charakterystyczny został tam po prostu ustawiony w bliżej nieokreślonym czasie. Inny posąg z miejscowości Gałdowo-Jędrychowo. Zwróćcie Państwo uwagę, że tu z reguły są wymieniane dwie miejscowości, ponieważ one ustawiane były dokładnie na granicy wsi. Dokładnie na granicy wsi. Ten posąg z kolei zwany był bluźniercą. Posąg z Rożnowa Bronowa, zwany zakonnicą, ze względu pewnie na ten jego formę. Również coś na kształt naszyjnika, róg do picia. I takie część tych posągów, zwróćcie Państwo uwagę, mają to ułożenie rąk takie jakby w pozycji orantki, oczywiście klasyczna orantka, ręce wzniesione, tu trochę inaczej. No i to jest jedyny z tych posągów, jeżeli wierzyć temu rysunkowi początku XIX wieku, który wykazuje pewną formę uśmiechu. Kolejny posąg, niestety nie mam rysunku, słabo to widać, ale te wszystkie cztery ostatnie wymienione możecie Państwo zobaczyć przed Muzeum Archeologicznym, w Gdańsku. Ten jako jedyny ma szpiczastą brodę, co potwierdza teorię, że byli to mężczyźni jednak, przynajmniej w tym wypadku. Posąg z miejscowości Bratian koło Nowego Miasta Lubawskiego został zlokalizowany przez historyka i archeologa z Torunia, Jezesa Kopernikus Ferain, Artura Semrała. Budowany był w ścianę budynku gospodarczego, gospodarza Prejbisza. Tu mamy tylko, jak Państwo widzicie, wyobrażenie rogu do picia. Natomiast posąg został ewidentnie przyciosany do wymiarów, jakie potrzebne były przy montażu tej ściany. To nie był pierwszy przypadek, bo również posąg z miejscowości Dzierzgoń został wmurowany w ścianę klasztoru. On również, jak te cztery poprzednie, w latach 90. XIX wieku z inicjatywy dyrektora Wesprowicza przez Prowincjal Muzeum został przewieziony do muzeum w Gdańsku. Notabene dyrektor tego muzeum obiecał magistratowi w Dzierzgoniu, że dostaną gipsową, bardzo dobrze wykonaną kopię, ale Gdańsk się z zadania nie wywiązał. Co więcej, ten posąg ze starego, z miejscowości Dzierzgoń, z miasteczka Dzierzgoń gdańszczanów zaginął i pewnie w czasie zawieruchy wojennej. I tu mamy
Bardzo interesujący posąg z miejscowości Prądnica koło Lubawy. Bardzo dobrze opisany przez doktora Seweryna Szczepańskiego, który w kuluarowych rozmowach żartobliwie nazywa go, bo on nie miał swojej nazwy, babą z Prądnicą. Z Prądnicą, przepraszam. Posąg, który on twierdzi, że został wmurowany jako bałwan pogański dla pokazania przewagi chrześcijaństwa. Kościół w Prądnicy, został erygowany w roku 1829 i tam przez kilkanaście lat trwała jego budowa. I wtedy też niewątpliwie został wmontowany w ścianę powyżej fundamentów, w ścianę kruchty, w pozycji poziomej, jak Państwo widzicie. O, to jest to miejsce. On ma tylko wyobrażenia twarzy, czyli słabo zaznaczona linia ust, oczy i dość wydatny nos. Ta koncentracja z kolei posągów kamiennych jest to inicjatywa doktora Jerzego Marka Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Oczywiście są to wyrzeźbione w granitu wariacje związane z posągami kamiennymi. Mam jeszcze chwilę czasu, zatem słów kilka o koncepcjach na temat tych posągów. Bardzo znany i wybitny językoznawca Adalbert Betzenberger, związany z tymi ziemiami poprzez fakt, że był trzykrotnie rektorem Królewieckiej Albertyny i długoletnim przewodniczącym Towarzystwa Prusja, sugerował, że rozprzestrzenienie tych posągów ze wschodu na nasze ziemie związane nastąpiło już po inwazji słowiańskiej, a więc najpewniej już po VI wieku, po Chrystusie, ale nie wykluczał również, że tych posągów właśnie na nasze ziemie i potem na zachód Europy wiązał też z eksodusem na zachód po uderzeniu Hunów, Gotów w czasach króla Hermana Ryka. Inny z badaczy, Joachim Wiesler, dokładniej datował te posągi na IX-X wiek, czyli na okres wikiński, a przesłanką, zdaniem Wieslera, do tego miały być wyobrażenia mieczy, które wyraźniej lub mniej spotyka się na kilku tych posągach, głównie z boku. I to chyba byłyby takie najważniejsze z koncepcji. Najnowsza koncepcja wspomnianego już Jerzego Marka Łapo sugeruje, że te posągi są jeszcze, było od sześć czasów już krzyżackich, średniowieczne, a zwraca uwagę, że to wyobrażenie jego zdaniem tarczy na posągu z Barcian miało już taką formę bardziej późno średniowieczną, ale dość szybko się z tego pomysłu kolega Jerzy Marek Łapo wycofał. Generalnie jest to problem, który w dalszym ciągu intryguje. Z 23 tych posągów znajdujących się, jak Państwu mówiłem, prawie żaden nie ma określonej lokalizacji. Żeby był znaleziony chociaż jeden w obrębie grobu, można by twierdzić, że pełniły funkcję pomników komemoratywnych. Jeden na Kurchanie został znaleziony na Kaszubach w miejscowości Glisto. Posąg, ale on jest tak niewyraźny, że poza tym ten pochówek nie został zbadany, w ogóle nie wiadomo, jak jest datowany. Trudno cokolwiek twierdzić. W ostatnich latach kolega z Kętrzyna, Marek Wyczółkowski, badając zespół osadniczy w miejscowości Poganowo, niedaleko Szesna, znalazł dwa posągi kamienne w obrębie wczesno-średniowiecznego grodziska. Niemniej one mają całkiem inną stylistykę. Niektórzy nawet twierdzą, że to nie są posągi kamienne, że jakieś inne wyobrażenia. I dziękuję za uwagę.
Dziękujemy za prelekcję i teraz, czy mają Państwo jakieś pytania do prelegenta? Zapraszam. Jeśli jeszcze można, przepraszam, jeżeli kogoś z Państwa by bliżej problematyka interesowała, kilka lat temu ukazały się materiały z konferencji. Pójść tak na górę, że tak powiem. Nie bez tego mam dość donośny głos. Przyszedłem tutaj, żeby jednoznacznie, żeby poznać jednoznaczną odpowiedź na pytanie. Jak mam mówić do tej, czy o tej postaci, która znajduje się na dziedzińcu? Jak mam mówić o tej kamiennej postaci, która znajduje się na dziedzińcu? Ten baba, czy ta baba? Wie pan, przede wszystkim żyjemy w takich czasach. Przykład zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu Eurowizji. Jakie tam to wskazuje, że nic jest w tych czasach pewne. Ale powiem panu, że jeżeli chodzi o ten posąg na dziedzińcu, on był w podaniach ludowych nazywany Bartel Szerekel, czyli barcki wojownik. Czyli facet. O tym posągu mamy prawo mówić on. Jak najbardziej. O innych posągach różnie. Ale ten to jest on. Dla mnie wszyscy to są. On. Ja kiedyś czytałam, że właśnie te rzeźby to był pożeg, któremu poganie składali ofiary i dary. No, według pana to są jak gdyby pomniki ważnym osobistościom, bo byle komu właśnie takich pomników nie stawiano. To właściwie pomnik, prawda? Tak, oczywiście. Ważny wątek pani poruszyła, o którym ja zapomniałem, przedstawiłem część teorii na funkcji genealogii posągów. Natomiast niektórzy badacze, na przykład Władysław Łęga, Włodzimierz Demetrykiewicz w odniesieniu do tych z okolic Lwowa, zachodniego Podola naszego wówczas, uważali, że to były wyobrażenia bóstw. Były to wyobrażenia bóstw. A, przepraszam, że były to wyobrażenia bóstw. Ale są generalnie dwie koncepcje, prawda? Jeszcze nie wspomniałem, to znaczy nie kontynuowałem wątku jednej koncepcji tego księcia Hiwy, to jest obszar obecnie na obszarze Afganistanu, gdzie on jeszcze dla czasów przedislamskich zapisał, że tam mężczyźni, znaczący mężczyźni byli utrwalani w kamieniu, które potem ustawiano na ich mogiłach. Czyli nie, tu były to kamienie grobowe, ale nie o charakterze komemoratywnym. Czyli nie były na grobach kenotaficznych, tylko grobach, powiem brzydko, wypełnionych właściwą zawartością, czyli zwłokami człowieka. Natomiast w tej wczesnej literaturze, jeszcze XIX-wiecznej, z początku XX wieku, archeologicznej i etnologicznej, dominowały koncepcje, że były to tak zwane bałwany, czyli wyobrażenia pogańskich bóstw. Jeżeli to pogańskie bóstwa, to mogło być, czy mogę tutaj powiedzieć, miały atrybuty, mogły mieć atrybuty żeńskie i męskie na przykład, jednocześnie? Kłopotliwe pytanie. W przypadku pruskich bóstw nie wiem, natomiast z tych pokazywanych z okolic Sion, to znaczy ten posąg z tymi dwoma guziczkami i z krawatem, można by się zastanawiać, czy to nie była jakaś wczesna wersja hermafrodyty. Ale... Jeżeli przyjmiemy, że to bóstwo jest. Słucham? Jeżeli przyjmiemy, że to rzeczywiście były bóstwa. Jeżeli przyjmiemy, że to były bóstwa, oczywiście. Ale może z tych jedne były bóstwami, a drugie niestety nie były bóstwami. Tego... Albo? Albo na szczęście. Tego się nie dowiemy. Słucham panią.
Chciałam zapytać z tej krótkiej prelekcji, którą Pan tutaj nam przedstawił i z tego, co tam gdzieś już czytałam. Chciałam zapytać, czy w związku z tym w ogóle jest uprawniona nazwa Baba Pruska? Jeżeli tak, to skąd to się wzięło? No bo tutaj Pan powiedział o pewnej teorii mówiącej, że jest to uosobienie bóstw. Ja czytałam, że są to pomniki nagrobne i mówimy w ogóle, posługujemy się terminologią pomnik. W związku z tym proszę wyjaśnić, co z tą Babą Pruską? Nie mam pojęcia. Za względów, o których mówiłem w wystąpieniu. Żaden z tych posągów nie został znaleziony in situ w obrębie grobu, prawda? Żaden nie został znaleziony in situ w obrębie pochówka. To po pierwsze. Po drugie, nie było ich takiej koncentracji tu, jak na obszarze Wielkiego Stepu. Wczoraj otrzymałem informację z wspomnianego już kolegi Seweryna Szczepańskiego, że ostatnio znalazł, wprawdzie w internecie, ale PDF jakiegoś ukraińskiego artykułu, gdzie całkiem świeża sprawa. Odkryto posąg kamienny w obrębie Kurhanu, ale scytyjskiego. Ja nie bardzo kojarzę, czy w kulturze scytyjskiej były tego typu posągi, ale wygląda, że tak. Muszę Panią rozczarować. Żąda Pani kategorycznej odpowiedzi, której nie mogę udzielić, natomiast jestem przekonany, że byli to mężczyźni. Rozumiem, że ta odpowiedź Pani nie zadawala, ale... To znaczy, chciałaby Pani wiedzieć na temat jaki? Słucham? Muszę Państwu powiedzieć, że nawiązując do tego, co Pani powiedziała, że w tym wypadku chyba nieuzasadnione, czy uzasadnione jest używanie pojęcia Baby Pruskie. Powiem Państwu, że to pojęcie jest dość mocno rozpowszechnione u Niemców na pewno, ponieważ mam tu taki dowód namacalny. W czasie Mistrzostw Europy, jak część Państwa kojarzy, przed ratuszem ustawione były te atrapy bab. I na jednej z nich, to znaczy reprezentowały różne zespoły uczestniczące w polsko-ukraińskim Euro. Jedna baba dotyczyła drużyny Niemiec. I tam były same zwycięstwa, bo to jeszcze było przed tym meczem, kiedy Niemcy haniebnie polegli z Włochami po dwóch strzałach jednego pewnego czarnoskórego Włocha. I akurat był tu zjazd takiej komisji polsko-niemiecko-rosyjskiej KFU, archeologicznej, dotyczącej identyfikacji zaginionych w czasie wojny znalezisk i archiwaliów. I akurat wracaliśmy z tego wyjazdu terenowego koło ratusza. Szef KFU, nieżyjący już profesor Wilfried Mengin, który siedział obok innego Niemca, tak się ożywił, popatrzył na tą babę. Ruszył go, żeby też popatrzył, mówi: ja, preußische Baben. Czyli ta nazwa wśród Niemców funkcjonuje ewidentnie. I bardzo muszę Panią rozczarować, trudno będzie ją wyplenić po prostu. Nie, oczywiście. Oczywiście, bo... Tak, bo babę mi się przerzuciło z polskiego, a nam te baby się wymyśliło z bałbałów, prawda? I tak to przeszło. A z drugiej strony, niezależnie od tego, myślę, czy to byli mężczyźni, czy kobieci, kobieci, uważam, że lepiej brzmi baba pruska niż chłop pruski.
Baba? W jakim to języku? Miał po przodek oznacza. Słucham? Nie znam tej interpretacji, znam to o bałbałach, nie? Niewykluczone to, że masz rację. Ale trzeba by stwierdzić. Traktowanie pramatka na przykład. Jako pramatka. No ale to oburzamy, to kładzie moją koncepcję, że to jednak byli faceci. No tak. Wspomniał pan, że posągi nie zostały znalezione w swojej oryginalnej lokalizacji. Powtórzę. Wspomniał pan, że posągi nie zostały znalezione w swojej oryginalnej lokalizacji. Bardzo często były na granicach wsi znajdowane. Kto i kiedy je tam postawił? Bo nie przypominam sobie, żeby to byli ludzie przed czasami krzeckimi. No bo jakie to miałoby znaczenie? Skoro to jest przedstawienie jakiegoś bożka, znaczy bożka albo wojownika, to czy dla jednej, dla drugiej wsi ma to samo znaczenie? A drugie pytanie, skoro potem przyszło chrześcijaństwo, to czy ktoś stawiałby na granicy pomnik czegoś, co jest z czasów pogańskich? Pytanie jest dobre, ale jest złożone, ponieważ nie zachowały się dane. Być może są gdzieś w jakichś archiwach głęboko zakopane. Natomiast ja myślę, że były już to czasy historyczne. Na ile historyczne, historia jest jednak dość rozpięta. Być może jakiś XVIII, początek XIX wieku. Natomiast te, które zostały wbudowane w budowle sakralne, to da się określić, prawda, na podstawie kościoła w Piernicy, który został erygowany o konkretnej dacie, na podstawie baby, której nie przedstawiałem, z miejscowości Dzierzgoń, która początkowo również stała na rozstaju dróg, a potem została wbudowana w tą część dobudowanego już klasztoru, bo to nie było założenie średniowieczne, tylko późniejsze. Nie? Ale murowując na przykład fundamenty kościoły, jednak ówcześnie murowując, traktowano chyba je jako bóstwo w tym momencie, pokazując wyższej religii chrześcijaństwa nad pogaństwem. Raczej wydaje mi się, że tu chyba rację miałby kolega Szczepański, że kwestia utylitarna, czyli jest kamień, trzeba wykorzystać jak najbardziej. Natomiast w przypadku Prądnicy Szczepański zwraca uwagę, moim zdaniem słusznie, że było to niejako upokorzenie tego bałwana i rzucenie go do stóp Boga chrześcijańskiego. Taka interpretacja wydaje mi się uzasadniona, aczkolwiek co oni myśleli, podejmując ten wysiłek, to naturalnie nie wiemy. Tutaj też trzeba wiązać jeszcze z tymi neofitami, czyli tymi dawnymi poganami, którzy przyjmują chrześcijaństwo, Prusami, którzy żyją, i zachowaniem pewnej ciągłości religijnej. Elementy tego synkretyzmu religijnego. No, to jest bardzo ciekawy problem, już w zasadzie na granicy socjologicznej. Ale to jak najbardziej. Niewykluczone właśnie, że to w Prądnicy nawet inicjatywa wbudowania była od neofitów, którzy chcieliby tam gdzieś zapunktować, prawda? Ja czy to oni są teraz bardzo wierzący, nie? Natomiast jeśli chodzi o te przypadkowe gdzieś tam na krańcach wsi czy dróg, no musimy zauważyć, że w średniowieczu na przykład liczono odległości drogowe kamieniami milowymi. I te kamienne baby mogły być wstawiane jako rodzaj kamienia milowego. No, raczej nie sądzę. To były kamienie milowe były ustawiane przy ważniejszych traktach. Jeden między innymi znajduje się w Lutrach. Możecie państwo zauważyć go przy kościele, że jest tam napisane chyba 9 mil do Königsberga, prawda? Oczywiście. Słucham? W Piesowie jest następny, tak. Gdzie jeszcze? Lutry? Ja mówiłem o Lutrach. Przy kościele. W Szczurkowie? Ale po naszej stronie, czy po tamtej? Ile tam kilometrów wykazuje? 7? Ale to w kilometrach? W milach? No to nie znam tego. Zatem nie wydaje mi się, żeby... Bo te, które były na tych rozstajach, to były drogi podrzędne po prostu, nie? To raczej chyba nie.
Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję Państwu bardzo za liczne przybycie. Dziękuję jeszcze raz prelegentowi. I do zobaczenia wkrótce.